Codziennie w południe z olsztyńskiego ratusza słychać melodię O Warmio moja miła. To hymn warmiński, dziś oficjalny hymn Olsztyna. Jego kompozytorem jest Feliks Nowowiejski, artysta pochodzący z Warczewa. Dyrygent, organista, wirtuoz, szambelan papieski. Utwór został odśpiewany po raz pierwszy 2 czerwca 1920 roku w Olsztynie. Feliks Nowowiejski, wielki syn ziemi warmińskiej, znacząco wpisał się w jej historię i kulturę muzyczną. To wybitny kompozytor, światowej sławy organista, słynący z improwizacji, utalentowany dyrygent i współtwórca ruchu śpiewaczego w latach międzywojennych. Tu się urodził, w Wartemborku, dzisiejszym Warczewie, w rodzinie nadzwyczaj pobożnej. Od dzieciństwa przejawiał talent muzyczny, dlatego rodzice oddali go do szkoły muzycznej w Świętej Lipce. Tam kształcił się 6 lat. I z pewnością piękno tamtejszego kościoła i niezwykłe organy nie pozostały bez wpływu na jego wyobraźnię i wrażliwość muzyczną. Tu, gdzie teraz się znajdujemy, Nowowiejski grał na organach. W latach 1898-1900 piastował stanowisko organisty, wówczas w kościele świętego Jakuba w Olsztynie. Muzycznej Feliksa Nowowiejskiego odnajdziemy wiele inspiracji muzyką i kulturą muzyczną Warmii. Między innymi opracowywał pieśni ludowe, a także pisał utwory oryginalne, więc na przykład kolęda warmińska do słów Marii Ziętary Malewskiej. Nowowiejski kochał warmiaków. Sam zawsze czuł się warmiakiem i wielokrotnie to podkreślał. W przedmowach do swoich zbiorów pisał często: dedykuję moim kochanym braciom warmiakom. Fotografia kościoła w Świętej Lipce zawsze towarzyszyła Nowowiejskiemu. Stała na biurku w gabinecie kompozytora. Kompozytor często powracał myślami do swej ziemi rodzinnej, o czym wspominali jego synowie, a zwłaszcza ostatni syn Jan Nowowiejski. Olsztyn, Święta Lipka, te 3 miejscowości w naszym regionie były ważne w życiorysie Nowowiejskiego. Salon muzyczny jego imienia w Barczewie gromadzi pamiątki po kompozytorze. Rękopisy, utwory drukiem, znajduje się tam też odlew jego ręki, maska pośmiertna. Można również oglądać fortepian, na którym miał grywać Nowowiejski, biurko i szafa, będące kiedyś jego własnością. Imię kompozytora ma Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie. Rok 2016 jest rokiem Feliksa Nowowiejskiego. To okazja, by przypomnieć jego utwory, w tym oratorium Quo Vadis.